Cześć moi drodzy, witam Was w moim kolejnym odcinku z serii Mierzymy. W dzisiejszym filmie pokażę Wam ubrania ze sklepu Lovito. Już w poprzednim odcinku zapowiadałam Wam, że będę chciała Wam pokazać ubrania, które sobie zakupiłam w mało znanym sklepie. W sklepie tym robi się zakupy przez platformę Shopee. I tam można sobie wpisać nazwę sklepu Lovito i poprzez tą aplikację można sobie zamówić wszystkie rzeczy. Ale już Wam mówię, dlaczego akurat zdecydowałam się na pokazanie Wam tego sklepu. Ponieważ naprawdę on się charakteryzuje bardzo, bardzo niskimi cenami, więc jak ja tutaj Wam zacznę pokazywać wszystkie rzeczy, które kupiłam i będę Wam sprawdzać, za ile ja je kupiłam, to naprawdę tutaj sami będziecie bardzo zdziwieni, że ceny są aż tak niskie, w szczególności, że towar przychodzi po prostu z zagranicy. Jeżeli chodzi o wysyłkę, wysyłka jest darmowa, niezależnie od tego, ile produktów kupicie. Nie ma jakiejś konkretnej sumy, typu, nie wiem, tam powiedzmy $50, ileś tam i w ogóle. Można kupić nawet jedną, dwie rzeczy i również wysyłka jest darmowa. Jak sprawdzałam na stronie internetowej, właśnie przez Shopee, to ceny były podawane albo w euro, albo w dolarach. Natomiast jeżeli ściągniecie sobie aplikację Shopee i ustawicie sobie tam język polski, wtedy wszystkie ceny zaczną Wam się pokazywać w złotówkach. Ja mam, kochani, również dla Was kod rabatowy, który brzmi Lovi Marze. I po wpisaniu tego kodu akurat w platformie Shopee będziecie mieć 22% zniżki na wszystkie produkty właśnie ze sklepu Lovito. Kod będzie obowiązywał dosłownie na wszystko, ponieważ także na przecenione rzeczy. Ceny ogólnie w tym sklepie są bardzo niskie, ale z tym kodem to już w ogóle będą one przywoływać zawrót głowy. Także ja już nie będę przedłużać, więc zacznę tutaj od pokazywania pierwszych rzeczy. Mam tych rzeczy naprawdę bardzo sporo, więc będę starała się je przymierzać w kompletach, więc pierwszy komplet, który Wam pokażę, będzie się składał z takich oto leginsów Moro i one kosztowały 23 zł, a z moim kodem oczywiście będziecie mieć jeszcze dodatkowe 22% zniżki. Te leginsy są jeszcze takie nietypowe, ponieważ one na pośladkach są tak jakby marszczone. No i do tego przymierzę sobie taką oto krótką bluzę. Ona kosztowała 34 zł. Jak patrzyłam na zdjęciach, wydawało mi się, że ona będzie odrobinę dłuższa. No ale sama jestem ciekawa, czy w takiej krótkiej będę się dobrze czuła. No i tak się prezentuje pierwsza stylizacja, którą sobie tutaj skomponowałam. No i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ tutaj spodziewałam się, że jednak skoro są takie niskie ceny, to może nie do końca będę zadowolona z materiałów, z tego jak się ubrania układają. Natomiast jeśli chodzi o bluzę, bluza jest bardzo, bardzo przyjemna w dotyku. Jest co prawda cienka i całkiem dobrze dopasowana. Ja tutaj sobie wybrałam rozmiar M, jeśli chodzi o tą bluzę, ale jest naprawdę bardzo wygodna. A co do leginsów, no to wow, zobaczcie. To jest rozmiar S, czyli taki jak noszę normalnie, standardowo, więc jeśli chodzi o rozmiarówkę, to przynajmniej tutaj widzę, że dobrze trafiłam. Zobaczcie, jak te leginsy fajnie układają się tutaj na pośladkach. Tworzą takie marszczenia, coś w tym stylu. No generalnie naprawdę bardzo mi się podoba wizja połączenia tego tak w ogóle. Na co muszę Wam zwrócić uwagę, to to, że jak widzicie tutaj ten czarny pasek, to w tych leginsach nie ma tutaj gumki na całą szerokość tego paska. Ta gumka jest tylko tutaj. To jest taka cienka gumka, więc może się zdarzyć, że będzie gdzieniegdzie jakoś przebijać. No nie wiem, no osobiście powiem szczerze, że wolałabym, żeby ta gumka była na całym tym czarnym pasku. Natomiast teraz mam wrażenie, że to i tak wszystko się całkiem dobrze układa. Na długość też są dobre. Są wygodne, nie krępują ruchów. Wszystko okej. Kolejny zestaw, który również Wam pokażę, jest także w bardzo dobrej cenie, ponieważ leginsy, oczywiście również musiały być leginsy, jakby nie patrzeć, bo ja bardzo lubię leginsy, one kosztowały 25 zł. I to już jest inny materiał, ponieważ te są tak jakby z lajkry, natomiast te są bardziej jakby rajstopowe, tak jak takie rajstopy, nawet nie 100 den, tylko bym powiedziała nawet 120, może coś w tym stylu. I one tutaj nie mają żadnej gumki, tylko po prostu są tak jakby bardziej ściągnięte. Wybrałam sobie je tutaj w rozmiarze S. Mamy tutaj skład 85% poliestru, 15% spandeksu. I przymierzę sobie do takiej bluzy, która kosztowała 26 zł. Ona również jest bardzo cienka. To jest rozmiar XL. Jeśli chodzi o bluzę, to jest to typowo cienka bluza i jest to rozmiar XL, chyba największy z możliwych, który był do wyboru.
Także te rozmiary jednak są też trochę małe, trzeba przyznać, więc od razu mówię, zwracajcie uwagę na rozmiarówkę, na opis rozmiarów, jak będziecie sobie coś tam zamawiać, w razie czego. Natomiast wspominając o tym, że jest cienka, to wydaje mi się, że właśnie to będzie fajna bluza, także na jakieś cieplejsze dni, ponieważ no ja na przykład lubię chodzić sobie tak, że już jak jest ciepło, tak 20 stopni, 24 powiedzmy nawet w bluzach, ale czasami jest mi w nich po prostu na słońcu za gorąco. Tu mi się wydaje, że właśnie taka cienka będzie w sam raz. Natomiast jeżeli chodzi o te leginsy, to tak, to są bardziej takie rajstopy, bym powiedziała, z uciętymi stopami, ponieważ one pod spodem między nogami mają tutaj jeszcze taki szef jak w rajstopach. No i niestety, ale wybrałam sobie nieco za mały rozmiar, ponieważ ciężko mi jest je tak do góry wciągnąć. Może po praniu one się trochę rozciągną, więc od razu zwróćcie uwagę na to, żeby może na wszelki wypadek o rozmiar większy zamówić, nie wiem, trudno powiedzieć, ja zobaczę jeszcze jak reszta ubrań, którą zamówiłam, będzie się prezentowała na mnie i wtedy pod koniec filmu wyciągniemy wnioski, jak to wszystko leży i jak dobierać rozmiarówkę, ponieważ no tamte rzeczy były akurat, chociaż mam wrażenie, że chyba tutaj jednak będzie trzeba zamawiać o jeden rozmiar większe. No ale zobaczymy. Tak się prezentuje kolejna stylizacja i oczywiście skład to również jest tutaj w większości poliester, natomiast powiem Wam, że bardzo przyjemnie nosi się zarówno leginsy, jak i bluzkę. Bluzkę wybrałam sobie w rozmiarze S i jak widać pasuje ona jak ulał na długość i ogólnie. I w ogóle hit, ona kosztowała tylko 12 zł, także no ja jestem w szoku po prostu, że aż tak tanio jest na tamtym sklepie. Zobaczcie, jak ona ładnie tutaj się układa. Jeszcze jest trochę prążkowana, no i oczywiście ma ten dekolt, jest to także taki golfik i ogólnie na pierwszy rzut oka muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo wygodna. Natomiast jeżeli chodzi o leginsy, to tutaj już jest rozmiar S, trochę ciężko mi się je zakładało, więc obawiałam się, że mogą okazać się jednak za ciasne, ale na szczęście dobrze się rozciągają, o wiele lepiej niż poprzednie. One mają tutaj takie marszczenia. No i ja specjalnie założyłam sobie do tego filmu czerwone gacie i to jeszcze duże, żeby było widać, czy prześwituje, czy nie. No i tutaj akurat widać, że jednak trochę ten materiał prześwituje. Natomiast nie prześwituje aż tak bardzo mocno, więc do jakichś szarych gaci, jak się założy te leginsy, to tutaj moim zdaniem nie będzie żadnego problemu. A tak to ogólnie do dłuższej bluzki i powinno być git. No i spodenki też kosztowały niewiele, bo 25 zł. No bardzo podobają mi się właśnie te marszczenia. Na długość również są dobre, więc tutaj muszę akurat Wam powiedzieć, że SKSC nierówna, ponieważ tamte poprzednie, jak widzieliście, no ledwo w nie weszłam, natomiast pierwsze leginsy, no i te leginsy wyglądają całkiem dobrze. Także ja teraz w tych leginsach zostanę i tutaj pokażę Wam jeszcze takie dwuczęściowe coś. Krótka bluzeczka i długie rękawy raczej ma ta bluza, ale dłuższa to ona nie jest. No jeszcze ma wycięcia na ramionach, także zaraz Wam pokażę, jak to będzie razem się prezentowało. No i tak to wygląda. Ta bluzka to jest również SK. Ona się składa właśnie z dwóch części. Taki topik. Tutaj jest napisem Rockmore. I mamy jeszcze tutaj taką bardzo cienką bluzę. To nawet nie jest bluza, bym powiedziała, że to jest raczej bluzka, która jest po prostu poprzecinana. Generalnie wygląda to całkiem fajnie. Jest to bardzo młodzieżowy look, także na co dzień wydaje mi się, że tak nie do końca pasuje, ale na przykład na siłownię do ćwiczeń taki look moim zdaniem wygląda całkiem fajnie. Kurczę, żałuję, że jeszcze sobie nie wzięłam czarnych leginsów z tego rodzaju, ponieważ bardzo podoba mi się ten materiał, to jak one leżą. No ogólnie, jeżeli chodzi o bluzkę, bardzo miła jest w dotyku. Jest właśnie, tak jak wspominałam, cienka. Na szwach także nie widzę, żeby tutaj były jakieś niedoróbki czy coś w tym stylu. No generalnie prezentuje się to całkiem spoko. Tym bardziej, że ona kosztuje 36 zł. Na chwilę obecną powiem Wam, że jestem zadowolona. Tutaj z kolei mam już taką krótką bluzkę. I zobaczcie, ona tutaj jest tak jakby przewiązywana, to jest coś podobnego do tej bluzki, którą miałam w takie biało-granatowe łatki, coś w tym stylu, tylko że ona ma tutaj znacznie grubszy materiał, jest dobrze dopasowana, czuję, że tutaj fajnie przylega, że nie będzie się nigdzie przesuwać, tak samo na ramionach, więc tutaj ta SK bardzo dobrze na mnie leży i rozmiarowo jest wręcz idealnie dopasowana. Z tyłu jest prosta, no i kosztowała ona 28 zł. Pod ramionami również widzę, że układa się całkiem spoko, także jednak wydaje mi się, że na chwilę obecną, jak tak tutaj zwracam uwagę, może wcale nie będzie trzeba zamawiać o rozmiar większych rzeczy z tego sklepu. Ja już sobie tutaj zrobiłam bardziej zakupy na wiosnę, trzeba przyznać.
Ale jak zobaczycie sobie na stronie internetowej, to również jest sporo różnego rodzaju sweterków, narzutek, coś w tym stylu. Ja tutaj właśnie bardziej skupiłam się na wiosennych rzeczach. Także ja będę teraz z tych leginsów sobie wyskakiwać i zaraz pokażę Wam się w następnym komplecie. Pantera i krótki topik. Kolejny zestaw tak się prezentuje. I mamy tutaj leginsy w panterkę, tak jak wspominałam, i krótki top na ramionczka, który ma jeszcze dodatkowo wbudowane tutaj miseczki i idzie właśnie tak troszeczkę pod ukosem, coś w tym stylu. I ten top hit kosztował 8,70, także no cena po prostu wow. I tutaj on był jeszcze w promocji właśnie jak go dorwałam, bo wcześniej chyba jego pierwotna cena to było 12 zł, natomiast dorwałam go tutaj za 8. Tak on się z tyłu prezentuje. Nie ma tutaj żadnej regulacji na ramionczkach, natomiast widzę, że ta F-ka jest całkiem dobrze dopasowana pod kątem właśnie długości tych ramionczek. Natomiast jeżeli chodzi o leginsy, to ja mam wrażenie, że one jednak są troszeczkę luźniejsze. To jest również rozmiar S, natomiast mam wrażenie właśnie, że są nieco luźniejsze nawet od tych pierwszych, które przymierzałam, ale już zdecydowanie bardziej luźniejsze od poprzednich, które miałam na sobie, od tych szarych. Więc trochę tutaj widzę niespójności z rozmiarami, dlatego jednak mimo wszystko będę polecać, żeby sprawdzać dokładnie tabelę rozmiarów każdorazowo każdego produktu. Wydaje mi się, że one wbrew pozorom nawet nie prześwitują. Na długość są dobrze dopasowane. No i generalnie 23 zł i 8 zł, także 30 parę złotych i mamy całą stylizację i to wszystko jest nowe, także... Teraz Wam pokażę taki komplet, który na stronie kosztował 44 zł i jest to właśnie taki komplet, taka właśnie jakby a la bluza, coś w tym stylu i ona jest oczywiście tutaj z tyłu z kapturem i do zestawu tutaj właśnie dochodzą spodenki krótkie. Z kapturem tak się prezentuje. Tutaj mamy jeszcze tak zwane wywietrzniki, także to jest właśnie idealna stylizacja na lato, ponieważ będzie tutaj wszystko fajnie podwiewać. Mamy również bardzo długi suwak i można sobie tutaj zrobić bardzo duży dekolt, nawet tak. Generalnie można sobie założyć pod spód jakiś taki topik, coś w tym stylu i nosić po prostu tak jakby na ramionach bardziej, więc tutaj jest fajne pole do popisu. Cenowo 44 zł, ja wybrałam sobie tutaj rozmiar S i jak widzę ta S-ka tutaj leży na mnie dobrze. Spodenki to są takie typowe spodenki gimnastyczne, są wygodne, mają gumkę dosyć luźną, więc ta S-ka tutaj również na pośladkach leży dobrze. Podoba mi się ta góra, szczerze mówiąc, to tą górę mogłabym nosić nawet do leginsów. Jako właśnie takie ubranie sportowe, fajnie to wygląda. No powiem Wam szczerze, że jest to taki trochę nietypowy look, ale w Lovito akurat jest bardzo dużo różnych stylów do wyboru. Można znaleźć także eleganckie rzeczy, więc nie tylko sportowe, ja się tutaj głównie na sportowych właśnie skupiłam. Ale jest pełne pole do popisu. O, i tutaj mamy jeszcze takie kieszenie. I tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że właśnie na siłownię do ćwiczeń to raczej się nie będzie do końca nadawać to ubranie, ponieważ ten materiał jest taka sztuczny, ale tak do noszenia na przykład właśnie po domu, czy jakieś takie luźne wyjście do sklepu z psem, coś w tym stylu, to jak najbardziej, ale raczej do ćwiczeń tutaj bym nie polecała. Lecimy z kolejną stylizacją. Teraz pokażę Wam taki komplet. Już Wam mówię, spodenki kosztowały 16 zł, natomiast top kosztował 18 zł. Zarówno top, jak i spodenki są w rozmiarze S i tutaj widzę, że ta S-ka jest dobra, bo nigdzie nie odstaje. Na przykład bluzeczka jest idealnie dopasowana, oczywiście pod biustonosz, ponieważ mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma bardzo mały biust, to jednak bez biustonosza może zrobić się tutaj trochę luzu, także przy małym biuście polecam założyć właśnie jakiś stanik. I ja początkowo myślałam, że to jest w ogóle czerwień z bielą, a jednak to jest połączenie delikatnego beżu razem z czernią. Także pasuje to właśnie do tych spodenek. Pomyślałam, że właśnie może to razem zestawię. I to są takie spodenki, które aktualnie właśnie, nie wiem czy zauważyliście, ale wchodzą do mody takie ściągacze, coś w tym stylu. Więc możemy sobie nawet tak mocno podciągnąć i zrobić takie alamajty, a możemy też zwinąć do dołu i mieć tutaj takie ala shorty. Oczywiście wszystko można sobie przewiązać. Ja tak szczerze mówiąc preferuję noszenie pół na pół. Coś w tym stylu. O! I tak to fajnie wygląda. One są z wysokim stanem, jak widzicie. Zasłaniają nawet pępek, także do takich crop topów jak najbardziej będą się nadawać. Zasłaniają również pośladki, nic tutaj nie wystaje.
No i najważniejsze, że również nie prześwitują. Ogólnie jeśli chodzi o wygodę, to tutaj gumka również mnie nie uciska, są naprawdę bardzo przyjemne i ten materiał mam wrażenie, że jest już mniej sztuczny od poprzedniego. Natomiast bluzka z tyłu prezentuje się tak, odsłania trochę plecy. No i teraz przejdę do pokazywania kolejnych rzeczy, to będą również krótkie spodenki, całkiem podobne do tych. No i tak prezentuje się już kolejna stylizacja. Czy stylizacja? Trochę mam wrażenie, że to do siebie nie pasuje, ale chciałam Wam tutaj pokazywać rzeczy w kompletach, żeby mimo wszystko szybciej to przymierzanie szło, ponieważ jeszcze trochę tego mam do pokazania. No i jeżeli chodzi o spodnie, to są właśnie takie krótkie spodenki, bardzo obcisłe, ale również ściągane tutaj na bokach, także można na różne sposoby je nosić. I one są z bardzo wysokim stanem, tutaj również zasłaniają także pępek, także właśnie wydaje mi się, że będą spoko do crop topów. Natomiast ten top, ja już tutaj go przymierzyłam sobie na biustonosz, nie chciało już mi się go zdejmować, ale zauważyłam, że ta S-ka bez biustonosza będzie jak najbardziej pasować, ponieważ teraz właśnie z biustonoszem mam wrażenie, że ona jest trochę ciasna, nie jakoś bardzo, ale jednak gdybym zdjęła ten biustonosz, uzyskała tutaj bym więcej komfortu. Mamy tutaj ramionczka w postaci takich jakby rzemyków z gumką, coś takiego, bardzo cienkie, ale nie są nieprzyjemne, nie wbijają się jakoś za bardzo. No i tutaj mamy jeszcze taki pasek dodatkowy, to generalnie fajna propozycja na lato. I spodenki swoją drogą kosztowały 26 zł, a bluzka 19 zł. Ona będzie również pasować właśnie do takich imprezowych stylizacji, mam wrażenie. I jeszcze chciałabym zwrócić Wam uwagę na te spodnie. Zobaczcie, tutaj z tyłu one są tak ścięte, że mocno wbijają się w pośladki. Ja mam tutaj normalne majtki, figi, natomiast one wbijają mi się tutaj, jakby to były stringi. Także jak widzicie, one tutaj w ogóle nie prześwitują i wcale nie trzeba do nich nosić stringów, ponieważ one same w sobie bardzo mocno się wbijają. Jeżeli nie lubicie takiego odczucia, i to od razu mówię, że one jednak tutaj mocno podkreślają, ponieważ one właśnie chyba mają podkreślać jak najmocniej kształty. No i to będzie ostatni komplet, który Wam pokażę. I tutaj, moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że to już jest komplet nie skompletowany przeze mnie, tylko po prostu komplet jako całość do kupienia w sklepie. I całość kosztuje 44 zł. Mamy tutaj właśnie spodenki, które również są bardzo podobne do tych różowych. Nawet bym powiedziała, że są prawie że takie same, tylko tyle, że one nie wbijają się tutaj aż tak mocno w pośladki. No ale mamy tutaj ten sam model właśnie, że można sobie tak podciągać, jak chcemy. No i tutaj bluzka zrobiona jest właśnie w podobnym stylu. Również mamy tutaj takie marszczenia. No i także można sobie ściągać wyżej. Ale uważam, że jak jest prosta, też nie wygląda to źle. Ten rozmiar S sprawia wrażenie takiego bardzo, bardzo mocno dopasowanego, ale na szczęście nigdzie mnie nie uciska. Po prostu jest to dobrze dopasowany strój. Nawet bardzo dobrze bym powiedziała. W tym wypadku, nie wiem, może trochę lepiej bym się czuła w rozmiarze M, natomiast no jednak trzeba tutaj brać pod uwagę, że ta rozmiarówka u nich jest troszeczkę inna. W sumie ubrania są bardzo elastyczne, dobrze się rozciągają, nie czuję, żeby coś mnie uwierało, ale generalnie jednak mimo wszystko M-ka też mam wrażenie, że byłaby na mnie dobra. XS-ka to zdecydowanie nie, to na pewno by nie była dobra. Ale to są ubrania, już są raz na lato, tak jak Wam powiedziałam, ja już się właśnie szykuję co do lata. No i właśnie tak wspominając o lżejszych strojach, o lecie, to zaraz pokażę Wam się w sukience. No i tak prezentuje się już ostatnia rzecz, którą mam Wam do pokazania. I to jest taka oto sukienka t-shirtowa, bym powiedziała, ale za to dobrze dopasowana. Mam ją na sobie w rozmiarze S, pomimo tego, że ona jest bardzo dobrze dopasowana, czuję też także luz, więc nie odczuwam, żeby ona w jakiś sposób krępowała moje ruchy. Zresztą nawet jak tutaj widać na rękawkach również mam trochę tego luzu, także ona jest moim zdaniem w sam raz. M-ka tutaj mogłaby być już za luźna. Jest ona tutaj ściągana, podobnie jak spodenki, w taki sposób. Ogólnie można ją sobie rozciągnąć w dół, chyba prawie że do kolan. O! I taką można sobie z niej zrobić, natomiast chyba jednak ja preferuję krótszą. Tylko będę musiała coś zrobić z tymi frędzlami, jakoś mocniej je podwiązać. Coś takiego, żeby zwisały mi dotąd mniej więcej. Ogólnie jeśli chodzi o komfort noszenia, to materiał jest naprawdę bardzo przyjemny, przyjemnie się nosi. Nie widzę tutaj niedoróbek w stylu, żeby na przykład gdzieś tam odstawały jakieś nici czy coś w tym stylu. Muszę tylko zwrócić uwagę po prostu na to, że jest ona dość cienka, jak na sukienkę, ale z racji tego, że ma kolor czarny, to nie prześwituje.
No w sumie gdyby była jakoś bardzo cienka, to jednak by prześwitywało nawet spod czarnego, ale ona jest taka, może bym powiedziała, nawet t-shirtowata. I kosztuje ona 44 zł. Moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Ja do tej pory chyba jeszcze nie nagrywałam filmu Mierzymy aż z tak dużą ilością rzeczy do przymierzenia, także muszę przyznać, że jestem trochę zdyszana. Zrobiło mi się już tutaj gorąco od tego ciągłego przebierania, rozbierania. Także cieszę się w sumie, że to już jest ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać. I tak podsumowując dzisiejszy film, przypomnę Wam, moi drodzy, że jeżeli będziecie chcieli robić zakupy w sklepie Lovito, to najlepiej odnaleźć go na platformie Shopee. Najlepiej jednak proponuję zrobić to przez aplikację, ponieważ przez aplikację Shopee będą pojawiały się już polskie ceny. Oczywiście warto skorzystać jeszcze z mojego dodatkowego kodu rabatowego, który brzmi Lovi Marzeń, i będzie on dawał Wam 22% zniżki na wszystkie produkty, nawet na te przecenione. A uwierzcie mi, będzie w czym wybierać, ponieważ to jest tak naprawdę minimum tego, co ja Wam tutaj pokazałam. Jest naprawdę bardzo, bardzo ogromny wybór. Wysyłka jest darmowa już od jednego produktu, nie ma żadnego limitu. No i muszę Wam powiedzieć, że tak jak patrzyłam ogólnie, to bluzki czy inne rzeczy można już znaleźć od 5 zł, także kurczę, jest w czym wybierać, od razu mówię. Znajdziecie tam również biżuterię, bieliznę, spodnie, sukienki, tak naprawdę bardzo dużo różnych looków, outfitów można sobie stworzyć za niewielkie pieniądze. Oczywiście zwracam również Wam na to uwagę, że to są ubrania głównie z poliestru, natomiast jak widzę, one są całkiem dobrze wykonane i tak jak kiedyś wspominałam, poliester poliestrowy jest nierówny, ponieważ niektórych naprawdę idzie się ugotować, ale to też zależy od tego, jak ten materiał jest utkany, jak jest szyty. Tutaj akurat zauważyłam, że nie ma jakiegoś większego problemu z nieprzepuszczaniem powietrza czy coś w tym stylu. Te ubrania prawie niczym tak naprawdę nie różnią się od ubrań z popularnych sieciówek, natomiast ich cena jest naprawdę konkurencyjna, więc szczerze polecam. Tam, jeżeli lubicie mieć w domu dużo ubrań, lubicie ciągle zmieniać stylizację, kreację, to tutaj akurat Wasz budżet nie ucierpi zbyt dużo. Z mojej strony na dzisiaj to już będzie wszystko, ja już się będę z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego kolejnego odcinku, no i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się!